No siemanko, dzień dobry, witam serdecznie, Michał z tej strony. Drodzy Państwo, dzisiaj chciałbym, żebyśmy przetestowali sobie nowy, świeżutki Layer 2, który jest budowany specjalnie dla technologii Rolla. Są tutaj dwie warstwy, na których możemy stejkować nasze tokeny. Mają również oni kampanię na Galxe, a konkretnie chodzi mi o Alt Layer, który wszedł już w drugą fazę testów. Pierwsza faza skończyła się bardzo szybko, jednak jeszcze nie jest za późno, by uczestniczyć w tym wspaniałym przedsięwzięciu. Nie będzie ten testnet wymagał żadnego zaangażowania finansowego, jak i również nie ma tutaj żadnych obietnic co do wynagrodzenia, co jest w sumie dobre, bo może unikniemy tutaj nadmiernego tłoku, a dodatkowo po cichu, po kryjomu będziemy mogli poznać nową sieć. Więc tym się dzisiaj zaczniemy, już nie przeciągając, zapraszam na intro! Alt Layer. Tutaj mamy post o właśnie kampanii, która zaczęła się 5, skończy się 30 czerwca. Mamy tutaj post na Medium, który wszystko bardzo dobrze tłumaczy. Proszę bardzo. Mamy tutaj dwie takie warstwy, na których możliwy jest staking, żeby utrzymywać tą sieć. Możemy sobie wejść tutaj na dokumentację, gdzie mamy wszystko bardzo dobrze odpisane. Tutaj są tokeny testowe. Będziemy potrzebować jakieś Ethereum na Sepiola. To Ethereum później będziemy bridge'ować. Tutaj jest faucet, jeśli chodzi o ten ich token Alt. Podobno można co 15 minut claimować, sprawdzimy to. Tak jest. Okej, okay. Były tutaj jeszcze wcześniej NFT-ki, ale teraz już je wyłączyli, a my możemy przetransferować sobie trochę tego Ethereum. Na początek musimy je zwrapować w ogóle. Łączymy się naszym MetaMaskiem i tutaj ja mam 0,5, 0,2 może sobie przeznaczymy na to. Tak jest, zatwierdzamy na naszym portfelu. Dobra, poszło. Wróćmy sobie teraz tutaj do tej dokumentacji. Tu możemy wejść na ten staking od razu, jak już mamy zwrapowane to i możemy zastejkować. Ja zastejkuję sobie połowę, dajemy approve'a. Możemy mu tutaj dać maxa, next, approve. Bardzo szybko zatwierdzone i proszę bardzo, stakeujemy. Confirm. Dobra, jest. Jest tutaj jeszcze cooldown to unstake, czyli 900 sekund musimy poczekać, żeby tutaj coś odstake'ować, ale to możemy sobie zrobić później, bo mamy tutaj jeszcze jeden staking do obskoczenia, ale to już chyba nie tutaj. Unstaking, no. Poczekamy sobie i też sobie odstake'ujemy tutaj połowę. Dobra, to był ten drugi roll-up staking, a teraz jeszcze musimy wrócić tu do Bacon Layer Staking. To jest tutaj link. Wchodzimy sobie tutaj i tutaj właśnie będą te potrzebne tokeny ALT. Tutaj macie kraniki i jak wejdziemy sobie na tą stronę, to musimy oczywiście zmienić sieć. Oni wam tą sieć dodadzą automatycznie, MetaMask wam powinien dodać. Więc teraz wybieramy tutaj jakiegoś delegatora, obojętnie wybieramy i możemy mu dać na przykład dwa te tokeny. Delegate. Oj, coś tu błąd RPC jest. Dobra, usunąłem sobie tą sieć, żeby mi dodali na nowo. Może coś tu był jakiś błąd. Dajemy approve, switch network, wybieramy jeszcze raz tego delegatora, ciach, tutaj dajemy mu dwa tokeny, delegate. No i teraz zadziałało elegancko, dajemy confirm i niech to się stake'uje. Transaction confirmed, zero potwierdzeń. Jeszcze niech mi tutaj wskoczy i będzie wszystko gitara. No widzę, że z balansu już tutaj uciekło. Może dajmy refresha. Halo, halo, tak jest, dobra. Próbujmy teraz dać undelegate, czy tutaj nie ma undelegate, a tutaj chyba jest. Unstake, tak, jedną sztukę poprosimy. Dobra, tutaj zatwierdzamy elegancko i teraz możemy wrócić na ten roll-up staking. Tutaj, tylko też zmieniamy sieć na Sepiola, zatwierdzamy i teraz, o, tutaj już mamy jakieś, możemy sobie sklejmować jakieś nagrody nam. Prawie nic nie zrobiliśmy, a już zarabiamy. Jeszcze mainnetu nie ma. Dobra, cooldown on staking. Tutaj jest, że jedna transakcja jest pending, ale to nie szkodzi. Ale że co, że to się dopiero zacznie naliczać teraz, czy o co chodzi? Dobra, pauza. Albo w sumie nie, możemy wbić na to Galxę i tutaj jak się podłączymy właściwą siecią, którą może być na przykład Polygon, sprawdźmy to, tak jest, to możemy sobie zweryfikować te wszystkie zadania. Czy nas tu już polubili, czy nas nie polubili. Możemy dodać się na Discord, ja chyba się nie dodałem jeszcze. Tutaj tak, join alt layer, I am human, tak mi się wydaje przynajmniej. Ok, check the rules, rules are super, tu jeszcze jakieś suggestions, ok, general, poli, siema, o, siema Monika, widzę, że tu ekipa już jest, zaraz rozkręcamy imprezę.
Poczekajcie. Testnet. Nie, no chyba raczej lightowo. Żadnych feedbacków, raczej trzeba ich po prostu obserwować. I zobaczymy, co tutaj z tego nam się urodzi. Mają oni tutaj wsparcie na przykład Polychain i mają dobrych deweloperów tutaj. Gavin Wood też wspiera ten projekt. 202 tysiące followersów. Tak, skanuję ten ich Twitter, bo chcę znaleźć, czy mają jakieś fajne finansowanie. Tutaj widzę, że na ten fraud proof się mocno skupiają. Tutaj mamy inwestorów i partnerów, więc ludzie z Coinbase, Ethereum, Polkadot, Circle, Messari, Synthetic i Polychain. Więc będzie to po prostu launchpad, tak jak tutaj można się dowiedzieć, dla rollupów budowanych na Ethereum. W sumie to jest trzecia warstwa. No nic, sprawdźmy, jak nam tutaj idzie weryfikacja tego Discorda. Elegancko wskoczyła, więc jeszcze czekamy na staking. Jak tam ten nasz rollup staking tutaj? Czy on już się wychłodził, czy nie wychłodził? 7 minut jeszcze. Dobra, chyba mamy to, więc powiedzmy, że zrobimy sobie połowę redeem. Zatwierdzamy to i mamy połowę odstakowane. Tu nieźle sypie tego RSRT. Żeby to chociaż jakąś wartość miało, to by było wspaniale. Dobra, wróćmy jeszcze na tego galce, sprawdźmy weryfikację. No niestety, tutaj jak zwykle ćwiczą naszą cierpliwość, jednak wierzę, że za jakiś czas nam to zweryfikują, także to by było na tyle w tym wideo. Dziękuję bardzo za uwagę, życzę owocnego klikania, dzięki wielkie, proszę o łapkę w górę, siemanko, pozdrówki.